kochani, z okazji prym aprilisu. W inny dzień bym tego nie powiedział, ale z okazji prym aprilisu powiem wam całą prawdę albo całe kłamstwo. Odezwała się do mnie księżniczka z zapytaniem, to jak można się zorientować, czy ta druga osoba nas kocha. No bo jak się zorientować, że nie kocha? No to wszyscy wiemy. Po czym poznać, że nie kocha? Po tym, że mówi, że kocha. Że tylko mówi, że kocha. Po czym poznać, że kocha naprawdę? I twierdzę, kochani, że jest co najmniej 5 albo 6 takich punktów, które występują w przypadku, kiedy ktoś kocha. I tym jednym z podstawowych punktów jest głupota. Głupota, która polega na tym, że jak człowiek bardzo kocha, to jest gotów robić wszystko, żeby uszczęśliwić ukochaną osobę. To znaczy, jak ktoś kocha, to głupieje, po prostu głupieje i uszczęśliwia drugą osobę. Czyli jak ta druga osoba, dajmy na to księżniczka, koniecznie chce mieć, dajmy na to torebkę, szanelkę, to ten kochający książę z bajki kupuje jej co? Fendiego. Nie, kupuje jej szanelkę właśnie, nie Fendiego. Nie Bottega Veneta, nie Michaela Korsa, ale właśnie szanelkę. I na tym polega głupota, że nawet jeśli on wie, że ta szanelka do niej zupełnie nie pasuje, to i tak kupi. I kochani, pierwsza zasada to jest gotowość uszczęśliwiania również własnym kosztem. To znaczy, zakochany książę z bajki wraca z księżniczką wieczorem, jest mu zimno, to on zdejmie swoją marynarkę i ją okryje tą marynarką i jeszcze będzie ją okłamywał, że jemu jest ciepło. I to jest właśnie ta sytuacja, gdy kocha. Bo jeżeli nie kocha, to ją okryje kocem. Kochani, z okazji prima aprilisu ja wam powiem, że istnieje jeszcze 5 różnych innych punktów, które występują, gdy się kocha. A ten jeden jest najważniejszy, czyli gotowość poświęcenia się. Poświęcenia, jak się ma ten jeden cukierek, to się samemu nie zje, tylko się odda ukochanej osobie. I człowiek jeszcze na dodatek się cieszy, że ona, ta ukochana osoba, to przyjęła. I dlatego, kochani, z okazji prima aprilisu informuję was, jeżeli się bardzo kocha, to z okazji prima aprilisu nie robi się głupich kawałów, bo się bardzo chce, żeby ta druga osoba, którą się kocha, była szczęśliwa i nie mówi się jej prawdy, bo się kocha. Uwielbiam was, kocham was, dlatego prawdy wam nie powiem.